Cześć, z tej strony Martyna. Witam Was na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj księżniczkę Twilight Sparkle z serii My Little Pony Pop. Twilight Sparkle jest oczywiście fioletowa. Ma ona w zestawie trzy pary skrzydełek, swoje podstawowe, przezroczyste oraz materiałowe, bardzo kolorowe. Pokażę Wam teraz, jak złożyć naszego kucyka. Jest to bardzo proste. Wystarczy, że weźmiemy dwie połówki Twilight, jej ogon, grzywę, oczywiście fioletową. No i nasz podstawowy kucyk jest już gotowy. Zobaczcie, jak ślicznie wygląda. Jest ona oczywiście w swoich kolorach. No i teraz pokażę Wam, jak wygląda z różnymi skrzydełkami. Zacznę od tych największych, materiałowych. Bardzo mi się one podobają. Są wycinane. No i bez problemu możecie je założyć. Nie ma też obawy, że będą się wyginać, ponieważ są usztywnione takim plastikowym stelażem. Pokażę Wam teraz, jak wyglądają następne skrzydła. Pamiętajcie, że macie ich aż trzy pary w tym zestawie. Kolejne będą przezroczyste. Skrzydła Twilight są teraz brokatowe, są przezroczyste, no i mają wytłaczane gwiazdki. Twilight wygląda jak malutki motylek. No niestety te skrzydełka się nie ruszają, ale za to możecie je udekorować w taki sposób, jaki tylko chcecie. Posłużą Wam do tego dwa arkusze naklejek. Jeden na białym tle oraz drugi na tle przezroczystym. Mi się podoba na przykład kokardka i przyczepię ją na skrzydełko Twilight. Od razu nasza Twilight nabrała większych kolorów, no i wygląda to bardzo sympatycznie. Jeżeli chodzi o przezroczyste naklejki, służą one do dekorowania samego kucyka. Nakleimy teraz niebieskie serduszko na kopytko Twilight, ponieważ jak widzicie, mamy tutaj wszędzie serduszka, no i możemy bez problemu nakleić takie serduszko. No i nasza Twilight jest bardzo, bardzo ładna. Na koniec pokażę Wam jeszcze, jak Twilight wygląda ze swoimi skrzydłami takimi podstawowymi. Są one oczywiście fioletowe, no i małe w porównaniu do innych skrzydełek. Mamy tutaj Spitfire'a, który chętnie podzieli się z Twilight Sparkle swoją grzywą i ogonem, ponieważ możecie między kucykami wymieniać ich części. Jeżeli chcielibyście, to możecie nawet zrobić kucyka, gdzie jedna połowa będzie od Twilight, a druga od Spitfire'a. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni. No i teraz nasza Twilight jest różowo-pomarańczowa. Ma również żółte akcenty. No, powiem Wam, że mi się podoba. Wygląda bardzo zadziornie. No i to, jak Wasze kucyki będą wyglądać, zależy tylko od Was. Księżniczka Twilight Sparkle naprawdę ślicznie prezentuje się we wszystkich odsłonach, które możecie tutaj stworzyć. Jeżeli Wam się podobała albo podobały Wam się inne kucyki z tej serii, zapraszam Was na megadyskont.pl.